Poranny gość Radia Zachód. A porannym gościem Radia Zachód w studiu w Gorzowie jest Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju i inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. W kilkanaście minut temu słyszeliśmy na antenie Radia Zachód, że dzisiaj rocznica jest podwyższenia wieku emerytalnego, wprowadzenia tej regulacji. Dziesiąta rocznica, tak. No i tutaj przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Arkadiusz Dąbrowski, mówił, że to był błąd. Mówi wprost, przyznaje, że to był błąd i że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Czyli dobrze, że taka refleksja przyszła, czy źle? Jak pan myśli? To jest dobre pytanie. No, staram się. No powiem tak, no dobrze, że PSL po latach, że powiem, zreflektował się i stwierdził, że ta bardzo zła decyzja dla Polski i dla Polaków przede wszystkim, tak, podwyższenia wieku do 67 lat, czyli generalnie my to nazywaliśmy praca do śmierci, tak? Że PSL dzisiaj wyciąga jakieś tam wnioski z tego tematu. Ale takie tendencje są w Europie, tutaj też tłumaczył pan Arkadiusz, że takie są po prostu trendy w Europie i dlatego tak. Panie redaktorze, my to bardzo negatywnie oceniamy. Wtedy Kosiniak-Kamysz, czyli lider PSL-u, podjął bardzo złą decyzję. Wpisał się w to, co nakreślił mu Donald Tusk. I generalnie no, stała się wielka krzywda dla Polaków. I dobrze, że my jako Prawo i Sprawiedliwość cofnęliśmy się do tego stanu rzeczy, który na pewno ulżył Polakom, tak w dużej mierze. Jakby dzisiaj wyglądała praca w Polsce, jakby dzisiaj wyglądała ta sytuacja, gdyby nie cofnięto tej decyzji? Panie dyrektorze, my powinniśmy jako Polacy przede wszystkim zwracać uwagę na to, żeby Polacy mogli w sposób godny funkcjonować, tak? Jeżeli człowiek pracuje, jeżeli ma czas, jeżeli musi poświęcić czas na pracę, to musi mieć też czas na odpoczynek i z takiego założenia wychodziliśmy i z takiego założenia wychodzimy i tak być musi. Stąd taka decyzja i bardzo dobra decyzja o cofnięciu wieku emerytalnego. No, przewrócenie do tego. Wszyscy jesteśmy z tego po prostu zadowoleni, tak? Mhm. Dobrze. Przejdźmy do spraw lokalnych, bo dzisiaj na przykład o godzinie 10 z takich spraw lokalnych, ważnych, w Zielonej Górze odbędzie się noworoczna konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele zarządu województwa podsumują działania w 2022 roku, a także zaprezentują plany i priorytety na kolejnych 12 miesięcy. To zanim zrobi to podsumowanie, wykona pani Elżbieta Polak, czy Stanisław Tomczyszyn, Łukasz Porycki, Marcin Jabłoński, Mirosław Marcinkiewicz, Waldemar Sługocki, Anita Kucharska-Dziedzic, Wadim Dyszkiewicz, Sebastian Ciemnoczułowski i Zbigniew Kołodziej, bo taka jest lista gości na tej konferencji. A gdzie jest tutaj Tadeusz Jędrzejczak? No ja nie widzę go tutaj. Aha, w tym zaproszeniu mailowym od rzecznika zarządu. No więc nie ma. A dziwi to pana, że nie ma Tadeusza Jędrzejczaka na tej liście? Zastanawiam się, przecież gra w tej samej drużynie, tak? Na tym etapie. Mhm. A był prezydentem Gorzowa, też powinien jak gdyby no, swoje 5 groszy wrzucić, tak? Czyli brakuje panu tutaj przedstawiciela, no jest Mirosław Marcinkiewicz z północnej części województwa. No i niejako Marcin Jabłoński. No, grają w tej samej orkiestrze, co pani marszałek Polak, tak? Także generalnie nie powiedzą nic, co kłóciłoby się z tym, co pani marszałek zawsze głosi, tak? No to ale, bo pan zasugerował jedną rzecz, która wydaje mi się być bardzo istotna, to znaczy brakuje panu tutaj silnego głosu północy województwa? Tak, brakuje mi. Dobrze, no to jak pan podsumuje ten 22 rok w wykonaniu no, zarządu województwa, w wykonaniu urzędu marszałkowskiego? No był słaby, no powiem tak, no nie można tutaj mówić o jakichś sukcesach, a tym bardziej spektakularnych sukcesach, nie było takich rzeczy, tak? I myśli pan, że pani marszałek powie tak samo? Nie, ona oczywiście będzie ogłaszała, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, że wszystko kręci się dobrze i jeżeli na pewno przejmiemy władzę w październiku po wyborach parlamentarnych, to będziemy jeszcze lepiej mogli funkcjonować. Natomiast na dzisiaj pani marszałek popełnia wielki grzech zaniechania. Tak naprawdę nie potrafi dogadać się
z administracją rządową, tak, to co ona robi, kłóci się z pewnymi działaniami i to szkodzi województwu po prostu i mieszkańcom tego województwa lubuskiego. No ale tak, ale tu mówi pan, że no to ma polegać na dialogu, jak rozumiem, czyli pani marszałek może powiedzieć dokładnie to samo w drugą stronę. Nie ma przychylności, nie ma chęci. Pan jako człowiek współpracujący z wojewodą lubuskim, no też może przyczynić się do tego, żeby ten dialog z urzędem marszałkowskim był skuteczniejszy. Nie, pani marszałek odrzuca w mojej ocenie wszystkie możliwości, które się pojawiają, tak? Ona po prostu jest zacietrzewiona. Pani marszałek jest też zakompleksiona w mojej ocenie. A jakie ma kompleksy, pani zdaniem, w takim razie? Wiele kompleksów ma, wiele kompleksów. Ona chyba już jest marszałkiem 12 lat bodajże, od 2010 roku. I ja to widzę, ja to obserwuję i naprawdę smutek mi ogarnia, jak widzę, jakie działania podejmuje, tak? Ona po prostu jest zapatrzona w siebie, zakochana w sobie z wzajemnością. Natomiast to szkodzi województwu lubuskiemu, czyli naszemu województwu i jego mieszkańcom, bo można by było 3 razy szybciej działać, 3 razy więcej robić, tak? I tak być powinno. Natomiast ona, jak gdyby, no jest funkcjonariuszką Platformy Obywatelskiej i w czambu neguje to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? To dobrze, to zostawmy już to, jak było i jeszcze w kwestii tylko działalności zarządu województwa. Czego by pan oczekiwał od zarządu województwa w 2023 roku, który się już zaczął? Otwartości. Otwartości na różne propozycje. Poza tym takich działań, które powodują zrównoważony rozwój, tak? Bo województwo lubuskie to nie jest tylko Zielona Góra, to są też Żary, Żagań, tak? To też jest Gorzów, Międzyrzecz, Międzychód. To są takie No Międzychód to może nie, to może trochę pana przesadził teraz z Międzychodem. Teraz troszeczkę przesadziłem, bo ale zawsze mówię o tym Międzychodzie, bo tęsknię i żałuję, że Międzychodu nie ma w strukturach województwa lubuskiego. Podobnie z Berlinkiem i Dębnem? Bo tam moja rodzina funkcjonuje i wiem, że dzisiaj żałują tej decyzji, tak, że poszli jednak do Wielkopolski. Czyli reforma administracyjna, tak? 98 rok. Tak jest. Dobrze, teraz troszeczkę jeszcze o pana działalności, oczywiście o tym, jak pan podsumuje, bo tak, rozwój i inwestycje, to jest pana działka przy tej funkcji pełnomocnika wojewody lubuskiego. Czy coś się dobrego udało zrobić w ubiegłym 2022 roku i co? Olbrzymi sukces, tak. Mianowicie? Chociaż kilka sukcesów, ale takim spektakularnym i najważniejszym to jest decyzja, która została podjęta i ogłoszona 14 października. 250 milionów dla Gorzowa Wielkopolskiego. Pan był podczas tego ogłoszenia, prawda? Ponad 20 milionów dla Gubina. To też jest bardzo istotna kwestia. I to będzie naprawdę... To jest tak naprawdę wielka szansa dla Gorzowa na to, żeby nadrobić pewne zaległości. To są duże pieniądze, ale mocno skoncentrowane. Dlaczego jest tak, proszę powiedzieć, że Gorzów, Gubin i to są chyba tylko dwa ośrodki, dwa miasta, które... Gorzów dostał, panie redaktorze, 5% tego, co zostało przeznaczone na cały kraj, tak? 5% tego, tak? Jasne. Z 5 miliardów to są 250 milionów złotych, maksymalnie tyle, ile mógł otrzymać. Budowa północnej obwodnicy Gorzowa plus uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Tak, przy Mirionickiej. Tak. I co spowoduje, że pojawią się naprawdę poważni inwestorzy, nowe technologie, nowe miejsca pracy, lepiej płatne miejsca pracy, olbrzymia szansa dla Gorzowa, co dostrzega też pan prezydent miasta i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tylko ja wrócę do pytania. Co się stało, że to zostało tak skoncentrowane w dwóch ośrodkach, a nie rozłożyły się te pieniądze bardziej na całe województwo? No coś kosztem czegoś, no tak naprawdę, panie rektorze, no to wie pan, no bardzo często, gęsto Zielona Góra otrzymywała pieniądze na różne projekty. No teraz Gorzów otrzymał maksymalnie tyle, ile powinien. Decyzja zapadła przez komisję powołaną przez premiera Mateusza Morawieckiego. Opiniowała różne projekty komisja powołana w strukturze Agencji Rozwoju Przemysłu. I bardzo dobrze się stało, panie dyrektorze. Nie, ja nie mówię, że się źle stało, tylko zastanawiam się, czy to jest też kwestia aktywności danych środowisk. To jest kwestia aktywności danych środowisk, tak. Co to znaczy? To znaczy, że szereg osób było w to zaangażowanych,
a pan premier został poinformowany o zasadności realizacji tego projektu. Jasne. To jeszcze co w tym roku, bo czas naszej rozmowy nieubłaganie płynie, ale... W tym roku, panie redaktorze, tak. Między innymi w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się, podobnie jak w ubiegłym roku, w lutym, tak w tym roku się odbędzie w kwietniu, konferencja Silna Polska, silną energetyką, tak? A w zeszłym roku jaki był tytuł? Silna Polska, silną gospodarką. Tak. A teraz energetyką. Energetyka, jak wiemy, to jest bardzo istotna kwestia. Będziemy mówili o wiatrakach, będziemy mówili o fotowoltaice, będziemy mówili o małych elektrowniach jądrowych, będziemy mówili o energetyce konwencjonalnej, czyli o węglu, i to wszystko odbędzie się w Gorzowie, tak? Mhm. Będą tutaj takie podmioty występować jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, będą obecni przedstawiciele Orlenu, KGHM-u, także ważne wydarzenie przed nami, i dla Gorzowa też kolejna szansa na promocję, na to, żeby pokazać, jakim my, jako gorzowianie, jako lubuszanie, potencjałem dysponujemy. Ja pamiętam w zeszłym roku, kiedy pan zapowiadał na antenach Polskiego Radia tę konferencję, zadałem panu takie pytanie, czy to nie jest tak, że to jest, przyjadą panowie w drogich garniturach, przepraszam za kolokwializm, pitu-pitu, spotkają się, pogadają, co słychać, i się rozjadą w swoje strony. I dzisiaj zadawał pan to pytanie. Tak. I to nie było pitu-pitu, tylko w Filharmonii Gorzowskiej. Ja pojawiło nie mówię, się pół tysiąca osób, czyli 500 osób, to jest naprawdę duże wydarzenie. Pokłosie między innymi tego jest to, że Gorzów staje się bardziej rozpoznawalny. Pokłosiem tego jest to, że Gorzów dostał 250 milionów, bo wiele osób nie wiedziało nawet, że takimi terenami inwestycyjnymi dysponujemy. A pokłosiem tej nowej, tej konferencji, która odbędzie się w kwietniu, też będą pewne decyzje, które będą korzystne dla województwa lubuskiego. O, i tutaj stawiamy kropkę i fajny wielokropek właściwie, bo do tego tematu wrócimy jeszcze konkretnie a propos programu. I będziemy też wątpić pewne rzeczy po to, żeby się później przekonać, czy się udało, dobra? Tak, a jak pojawią się pozytywne efekty, to pan mnie ponownie zaprosi do radia i będziemy mogli ogłosić jakiś tam konkretny kolejny sukces. No, albo porażkę. Wszystko jest możliwe. Nie ma takiej opcji. Dziękuję bardzo. Jarosław Płowik, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju i inwestycji, był gościem Radia Zachód. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.